Witajcie w samym środku czarnego serca. Dziś opowiem Wam o druzgocącej sprawie mężczyzny, który porzucił swoje plany i dotychczasowe życie, by przejąć rodzinny biznes po wybierającym się na tamten świat ojcu. Ray, bo takie imię nosił mężczyzna, jednak nie jest w tej całej sprawie ofiarą. Przejętym biznesem teraz pod jego dowodzeniem było krematorium, które nie do końca funkcjonowało tak jak powinno. Ludzie zaczęli odnajdywać części ludzkich ciał, a nawet i kompletne zwłoki i szybko stało się jasne, że krematorium Tri-State może mieć coś z tym wspólnego. Nazwa krematorium ulokowanego w miasteczku Noble w stanie Georgia zalała światowe media w roku 2002. Tri-State Crematory, jak sama nazwa wskazuje, było krematorium obsługującym domy pogrzebowe z trzech okolicznych stanów – Georgia, Alabama i Tennessee. Dom krematoryjny został założony w latach 70. przez Thomasa Marsha, a jego celem było ułatwienie dostępu do kremacji w społecznościach, w których wcześniej było to zwyczajnie trudne do uzyskania, np. z powodu finansowego lub odległościowego. Z informacji, które byłem w stanie odnaleźć, wynika, że Tommy był szanowanym biznesmenem prowadzącym wiele innych firm niż tylko ta dzisiaj omawiana. Respektowany był na tyle, by móc kandydować na koronera hrabstwa Walker, lecz finalnie przegrał różnicą mniejszą niż 100 głosów. Nagłe i niestety wielokrotne udary plus początki demencji zmieniły niegdyś bardzo lubianego członka lokalnej społeczności we wrak podupadającego z dnia na dzień na zdrowiu człowieka. Stan zdrowia Marsha pogorszył się od połowy lat 90. Nie mając już wyboru, od połowy 96 roku prowadzenie firmy przejął jego syn, Ray Brent Marsh. Młody mężczyzna porzucił studiowanie na college'u w Tennessee, gdzie przynależał do drużyny futbolowej, na rzecz całkowitego poświęcenia się rodzinnemu biznesowi i to tak naprawdę tutaj zaczyna się cała historia. Ray prowadził krematorium przez 6 lat i szacuje się, że przez ten okres do Tri-State wysłano ponad 2000 ciał. Na początku 2002 roku Biuro Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych w Atlancie otrzymało anonimową informację, że w krematorium Tri-State dzieje się coś naprawdę niedobrego. Donos został poparty informacjami, jakoby okoliczni mieszkańcy spacerujący z psami w pobliżu krematorium natykali się sami lub ich psy przynosiły kości, łudząco przypominające te ludzkie. Funkcjonariusze agencji wysłani na miejsce w celu zbadania obiektu natknęli się na sceny rodem z powieści Stephena Kinga. Na terenie krematorium znaleźli luzem leżącą ludzką czaszkę i kilka kości, również pochodzenia ludzkiego. Przestraszeni inspektorowie szybko opuścili posesję Marsha, by wrócić tam w asyście policji. Wcześniej dostrzeżone czaszka i kości zostały uprzątnięte i nigdy nie zostały postawione jako dowód w późniejszym postępowaniu sądowym. Jednakże to, co odnaleziono później, nie dość, że było dużo mocniejszym dowodem przeciwko Rayowi, to na dodatek było to najmakabryczniejsze odkrycie w okręgu trzech stanów, o którym pisały media na całym świecie. Ray Marsh ewidentnie miał problemy z przeprowadzeniem kremacji. Odkryto, że prawie 340 ciał z 2000 przesłanych do krematorium w celu odpowiedniego usunięcia nigdy nie zostało poddanych kremacji, a zamiast tego porzucono je w kilku miejscach na terenie krematorium i wokół niego. Setki ciał, a także i odrąbanych ich części, walały się po posesji. Część z nich została zakopanych, część była zamkniętych w trumnach. W zasadzie każdy mniejszy budynek mogący w sobie coś pomieścić okazał się być schowkiem na porzucone ludzkie zwłoki. Nawet stary, niesprawny karawan leżący gdzieś za budynkiem krematoryjnym miał w sobie ciała, zarówno na miejscach pasażerskich, jak i w bagażniku. Zwłoki często odnajdywane były w garniturach, całunach lub szpitalnych piżamach, porzucone jedno na drugim, tworząc kopce ciał, które nigdy nie zaznały planowanego spokoju. Stan zwłok również pozostawiał wiele do życzenia, a postęp rozkładu zależał od czasu dostarczenia ciała oraz warunków przechowywania. Z niektórych zwłok pozostały już tylko kości, inne były mocno napuchnięte, a jeszcze inne były w tak zaawansowanym rozkładzie, że trumna, w której się znajdowały, była do połowy wypełniona płynami rozkładowymi. Istny horror w miejscu, które miało być ostatnim przystankiem zmarłych nieszczęśników. Co ciekawe, nie było to pierwsze wezwanie do domu Raya Marsha. Już w 2000 roku policja wraz z lokalnym szeryfem otrzymywali zgłoszenia o rzekomych ciałach leżących na terenie krematorium, ale było to ignorowane. Media na całym świecie rozpisywały się na temat krematorium z koszmarów.
Zamiast skremowanych szczątków w urnach, rodziny zmarłych otrzymywały sypki pył betonowy, nie wiedząc, że ciała ich bliskich wciąż gdzieś tam leżą, pozbawione opieki. Spośród 339 odkrytych ciał udało się zidentyfikować tożsamość przy zaledwie 226 zwłokach. Wpływ na to miało wiele czynników, lecz dwoma głównymi są zbyt daleko idący postęp rozkładu oraz trudność z dotarciem do bliskich, pozwalający na pobranie próbki DNA do porównania z tymi otrzymanymi ze zwłok. Oznacza to, że 113 ciał i ludzkich historii zostało pochowanych z nieustaloną do dziś tożsamością. No i pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to dlaczego? Sam Ray nie był w stanie dać odpowiedzi na to pytanie i upierał się, że odpowiedzi nie ma. I faktycznie sytuacja zdaje się być całkowicie niezrozumiała. Nie było w końcu tak, że Marsh nie wykonywał żadnych kremacji. Znaczną część zwłok dostarczonych przez domy pogrzebowe skremował w prawidłowy sposób. Zatem dlaczego na przestrzeni tych wszystkich lat część zwłok była ukrywana? Patolodzy i antropolodzy sądowi orzekli, że niektóre z ciał mogły leżeć na terenie posiadłości Marszów od około 10 lat, czyli jeszcze przed przejęciem krematorium przez Reja. Być może rola ojca w tym wszystkim jest bardziej znacząca niż nam się wydaje, a syn kontynuował rodzinną tradycję. Tego jednak nie będzie dane nam się dowiedzieć, ponieważ Tommy Marsh zmarł przed rozpoczęciem rozpraw sądowych, a jego syn milczy jak grób. Najbardziej prawdopodobną teorią dla mnie jednak jest ta, która mówi, że chodziło jak zwykle o kasę. Każde uruchomienie pieca krematoryjnego niesie za sobą koszty, a spalenie ciała, na które składa się 70% wody, wymaga naprawdę wielkich pokładów energii. Zamiast kremować, on porzucał ciała, nie ponosząc kosztów, a pieniądze, które szły na kremację, przeznaczał na swoje własne wygody. Prawnik Reja podczas obrony na sali sądowej wysnuł jednak teorię, że Rej zatruł się rtęcią podczas kremacji, a rtęć pochodzić miała z wypełnień amalgotowych, lecz to tak naprawdę nie wyjaśnia, dlaczego porzuca się ciało zamiast je kremować, skoro wepchnięcie do pieca wymaga zdecydowanie mniej wysiłku niż przenoszenie zwłok, żeby je gdzieś upchnąć. Badania fizjologiczne potwierdzały słowa prawnika, a adwokaci zgodnie powiedzieli, że wadliwy system wentylacji naraził Marsha, a lata wcześniej jego ojca, na działanie toksycznych poziomów rtęci. Wychodzi na to, że Marsh faktycznie padł ofiarą zatrucia rtęcią. Mogłoby to też tłumaczyć problemy zdrowotne jego ojca, lecz jest to tylko gdybanie. Wyciągnięte wnioski nie uratowały go przed wyrokiem. Ray Marsh został aresztowany z powodu ponad 300 naruszeń prawa karnego i ostatecznie stan Georgia postawił mu 787 zarzutów, w tym znęcanie się nad zwłokami, zbezczeszczenie ich, oszustwa związane z usługami pogrzebowymi i składanie fałszywych zeznań. Marsh ostatecznie przyznał się do winy i został skazany na 13 lat więzienia z zaliczeniem czasu, jaki spędził w areszcie. W czerwcu 2016 roku Ray został zwolniony z więzienia po odbyciu pełnego wyroku. W ramach osiągniętego porozumienia wiosną 2005 roku zrównano z ziemią wszystkie budynki na terenie niegdyś istniejącego krematorium. W tym samym roku Marsh napisał list z przeprosinami do swoich ofiar i do społeczności. A w liście pisał: "Mogę zapewnić wszystkich, że moje życie i czyny nie tylko potwierdzają szczerość moich słów, ale także moje pragnienie prowadzenia życia godnego tej wspólnoty." Dziś Marsh przebywa do końca życia na okresie warunkowym, gdzie warunkiem jest podjęcie pracy. Dla niektórych rodzin ofiar Marsha ten wyrok, który dostał, był znacznie niewystarczający. Tri-State nie podlegało żadnemu nadzorowi inspekcji sanitarnej. Obsługa samych domów pogrzebowych, a nie osób prywatnych, pozwalała omijać kontrole stanowe, co było jawnym wykorzystywaniem luki prawnej. O ile wcześniej nikt nie miał o to żadnego zażalenia, tak po tym skandalu przepisy się zmieniły. Jednakże to nie zmienia faktu, że jedna osoba, jednostka z tak tajemniczymi i do dziś nieujawnionymi powodami stworzyła na terenie swojej posesji masowy grób dla 340 osób. Nawet dzisiaj, po 20 latach od tego incydentu, dalej ponad 100 zabłąkanych dusz nie zaznało obiecanego im spokoju, ponieważ służby nie były w stanie odkryć ich prawdziwej tożsamości. Już na zawsze pozostaną anonimowymi ofiarami Reja Brenta Marsha. Do zobaczenia. Czarne serce.